Cześć, z tej strony jak nie zawsze wyjątkowy i niepowtarzalny Paweł Rawski oraz Justyna Bartnik. Witam Was serdecznie na kanale ciągle jeszcze u tego pana. Ale moi drodzy, chcemy Was dzisiaj zaskoczyć czymś absolutnie wyjątkowym. I to jedno zaskoczenie będzie za dosłownie kilka chwil, kiedy skończymy do Was mówić. Pojawi Wam się fragment naszego cudownego, wspólnie prowadzonego live'a, ale pamiętajcie, że to jest tylko wycinek jakiejś informacji, jakiejś wiedzy, więc nie na wszystkie obiekcje i Wasze pytania odpowiemy. Ale wierzcie nam na słowo, ten fragment naprawdę jest bardzo wartościowy. A rzecz numer dwa to... Zapraszamy Was także na pewien program, który robimy. Jest to program szkoleniowy, który będzie się oczywiście odbywał online. Jest to troszeczkę zawsze coś innego niż to, co prezentujemy na przykład na live'ach czy tego typu materiałach wideo, ponieważ przede wszystkim, akurat w tym roku, w tej edycji jest to, kładziemy na to największy nacisk, będziemy mieli także bardzo dużo interakcji z Wami. Jest to bardzo duży i bardzo konkretny warsztatowy projekt, ponieważ trwa 22 dni. Jeżeli jesteście zainteresowani, polecamy Wam bardzo serdecznie wejść na stronę pawełrawski.pl/JIP, jak Justyna i Paweł. I oby do zobaczenia, mimo że w online. A teraz zapraszamy Was na fragment pochodzący właśnie, tak jak powiedziała Justyna, z naszego jednego z live'ów. Intro. Moi drodzy, moje drogie, bo nie wiem, jak to się rozkłada pod kątem płci. Jedną z przyczyn, która generuje u mężczyzn dosyć irracjonalne zachowania, których Wy czasem nie możecie zrozumieć, czyli dystansowanie się albo czasem nieangażowanie się emocjonalne, albo nie takie bycie blisko, jakbyście chciały, to jest ta przestrzeń, w której mężczyzna przy Tobie nie czuje się wystarczająco męsko. I to jest ten moment, kiedy ta męskość nie jest do końca pobudzona. Ja, jak przygotowywaliśmy się do tego live'a, powiedziałam do Pawła: Paweł, trochę sobie o tym pogadam. Trochę sobie o tym pogadam. Tak, bo ty ten temat bardzo, bardzo mocno czujesz i tego pięknie przedstawiasz. Tak, ja go bardzo czuję i tak czuję go, nawet bym powiedziała, na głębszym poziomie, biorąc pod uwagę fakt tego, co się dzieje jakby na świecie, nie będziemy już tego bardziej opisywać, ale bardzo mnie to dotyka jako kobiety i na poziomie tym logiczno-racjonalnym, i na poziomie zawodowym, ale też na poziomie serca i mojej takiej energetyki, bo mam takie wrażenie, że te przestrzenie męskości i żeńskości zaczynają być dosyć specyficznie odbierane. I absolutnie Wy macie pełne prawo żyć sobie takim życiem, jakie chcecie. Zawsze Wam będziemy to powtarzać. Ale ja ostatnio jestem widzem, obserwatorem sytuacji, w której ta kobiecość zaczyna prowadzić w relacjach, to ta kobiecość zaczyna być tą przodującą, to ta kobiecość zaczyna być tą wyznaczającą ramy, struktury, granice. I wiecie, to się dzieje w sytuacjach bardzo nieświadomych. Ja ostatnio też to mówiłam Pawłowi, wracam sobie z metra i naprawdę to już jest któraś para w ciągu ostatniego tygodnia. To nie jest przypadek, gdzie kobieta ciągnie, idąc, nie wiem, na spacer, gdziekolwiek, ja nie jestem w stanie tego zgadnąć, ciągnie mężczyznę za rękę. Detal? Mała rzecz? No nie! Bo po pierwsze detale budują całość, a po drugie w takich mikrodetalach, jakie się powyłapuje, to wtedy można złożyć całą energetykę. I to jest ta przestrzeń, moje drogie, w której my czasem same odzieramy, naprawdę odzieramy, ja też to robię. To nie jest tak, że ja jestem święta i teraz wyglądam jak biały anioł i ja tego nie robię. Tak, ja też to robię. To jest ta przestrzeń, w której my czasem odzieramy tego naszego mężczyznę z męskości. Robimy jakieś takie mikrogesty, mikrozachowania, które zamiast czasem pobudzać jego męskość, oczywiście niech to zawsze będzie spójne z Wami, bo to nie chodzi teraz o to, żeby mężczyźnie, wiecie, rozświetlać czerwony dywan i mówić, że jest w ogóle taki wspaniały wbrew sobie. Absolutnie. Tym bardziej, że czasami może nie być. Żeby tak, też to było jasne. Tak, tak. Tylko jeżeli nie jest, to też pytanie, jaki jest powód, że ty z takim mężczyzną jesteś i ten mężczyzna jest w twoim życiu. Bo to nigdy nie jest tak, że jedna ze stron wybiera drugą, tylko to zawsze jest z dwóch stron. To tak, zabierając pewne wymówki, które mogą się pojawić. No jakby można by założyć, można by założyć, że jak już sobie wybrałyście jakiegoś mężczyznę, no to z jakiegoś powodu. I to, co my robimy, naprawdę bardzo nieświadomie, to jest odzieramy go czasem naprawdę z tej męskości. Nie dajemy tej męskości czasem nawet się rozpędzić i dobrze wybrzmieć przez nasze czasem osądzanie, czasem krytykaństwo, czasem takie mikrodetale właśnie, że my przejmujemy prowadzenie, bo chcemy mieć takie złudne poczucie kontroli. I teraz ja wiem, że u niektórych może z Was się pojawić, no ale jeżeli ja chcę tak mieć, masz pełne prawo.
tylko sprawdź sobie czasem, skąd to płynie. Bo my czasem tak bardzo nie ufamy samym sobie, tak bardzo nie jesteśmy w stanie samej sobie oddać pewnego zaufania, że też nie jesteśmy w stanie oddawać go komuś. Ja uważam, naprawdę subiektywnie, że ta wspaniała kobiecość jest w stanie rozkwitać przy mężczyźnie czasem w oddaniu, ale nie w oddaniu, słuchajcie, które jest służalcze, ofiarne, na klęczkach, że teraz ja oddaję moją kobiecość i ten mężczyzna będzie na tronie moim królem, ja nie będę miała swoich zasad i w ogóle będę stracę swoją niezależność, swoje przestrzenie. Absolutnie. Ja sama jestem kobietą, która jest dosyć silna, ma swoje życie, zasady i struktury, ale uważam, że oddawanie tego w takiej przestrzeni właśnie, nie że jestem małą dziewczynką i zaopiekuj się, nie w przestrzeni ja wszystko ogarnę i skontroluję, ale w przestrzeni takiej, że okej, w sumie ufam sobie, świat sobie płynie, ja wiem, że ja sobie dam radę, więc mogę też zaufać temu mężczyźnie obok, żeby on czasem poprowadził. To jest bardzo ważna rzecz, właściwie hasło klucz, które warto jest, uważam, podkreślić. Zaufać sobie. Bo teraz ja naprawdę też, moje drogie, zdaję sobie sprawę, że często jak idzie o to prowadzenie i to, że ty masz zaufać drugiej osobie, w tym wypadku mężczyźnie, jest to kwestia wymagająca, dlatego że być może kiedyś w przeszłości komuś zaufałaś i ktoś to zaufanie w jakikolwiek sposób stracił, bo zachował się zupełnie inaczej niż obiecuje. I znowu pamiętajcie, my tutaj nie wybieramy mężczyzn, bo w ogóle nie o to tutaj chodzi. Ale znowu też nie idziemy w ekstremum, żeby teraz narzekać, że nie ma mężczyzn na tej planecie i wszyscy mężczyźni są źli i tak dalej, bo wiecie, nie idziemy w ekstrema, nam chodzi o to, żeby podejść do tego naprawdę zdroworozsądkowo. Natomiast jeżeli mamy komukolwiek zaufać, to to zaufanie musi być najpierw w swoim własnym kierunku. I to jest ta kwestia, do której każdy z was ma większy lub mniejszy dostęp. Jeżeli wiesz, łapie się na tym, że jest trudno ci zaufać, no to pierwsze pytanie, które warto jest zadać samej sobie, to na ile ty ufasz sobie? Swoim decyzjom, swoim wyborom, bo jak od tego zaczniesz i na to popatrzysz, to zobaczysz, że tam masz większą moc sprawczą. Jeżeli zaczniesz bardziej ufać sobie, swoim własnym decyzjom, temu, co ty robisz w swoim życiu, to dopiero wtedy będzie ci łatwiej czasem to zaufanie także dać drugiemu człowiekowi. Ja wiem, jest to kwestia wymagająca, ale każdy z was ma do tego dostęp. Tak, bo to o czym ty właśnie powiedziałeś, że wiecie, to czasem to poczucie kontroli, albo takiego trzymania ręki zawsze na pulsie, albo takiego, że musi być po mojemu, albo ja powiem, jak ma być, też skądś płynie. Tylko wiecie, co jest z tym wszystkim ciekawe? Że jak zajrzymy naprawdę w głąb siebie, ale tak prawdziwie i szczerze, ale tak naprawdę bym powiedziała, że w głąb, tak nawet intuicyjnie, nawet do serca, moi drogie, nas na dłuższą metę to wysysa, wycieńcza. Ileż można brać na siebie obowiązków, decyzyjności i ciągnięcia tego całego traktora, tych ciężkich spraw i podejmowania decyzji? Może tego nie widzisz teraz, może to jest mały kroczek, może zostać do tego przyzwyczajone, może to jest nieświadome. Na dłuższą metę to odziera cię z takiej delikatności i kruchości, która też jest częścią ciebie, nieważne jak podchodzisz do życia, to też jest część ciebie. A my czasem same, wiecie, ciągniemy ten traktor i siłujemy się jeszcze, dobra, ja wezmę więcej i ja jakby pójdę z tym dalej. Tylko pytanie, czy rzeczywiście na dłuższą metę ty czujesz, chcesz i potrzebujesz, żeby tak to wyglądało, bo to zawsze będzie się odbijało energetycznie w parze. To jest jedna rzecz. To zawsze będzie odbijało się na poczuciu męskości danego mężczyzny, ale też, moja droga, dla ciebie to będzie się odbijało na twoim poczuciu własnej kobiecości i tej kruchości i delikatności, której my czasem do siebie nie dopuszczamy. I kobiety i mężczyźni to robią. Wiecie, my czasem nie dopuszczamy tych takich bardzo newralgicznych, kruchych części w sobie, żeby je otworzyć i czasem tam zajrzeć. Bo niewygodnie trochę, bo boli. To lepiej sobie poprzykrywać różnymi mechanizmami. Dobra, czuję, że jest stabilnie, mam poczucie kontroli, ciągnijmy ten traktor. Tylko pytanie, ile ty wytrzymasz w takiej sytuacji? I teraz też dla jasności, przyznać się samą przed sobą do tego, że tak naprawdę w tej relacji chce się kontrolować, bo to zapewnia jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie jest czasami rzeczą wygodną ani łatwą. I teraz oczywiście, że często możecie być w takiej sytuacji, że jeżeli to ty nie podejmiesz tej decyzji, jeżeli ty nie weźmiesz na siebie większej dozy odpowiedzialności, to druga strona tego nie zrobi. Ale paradoksalnie wtedy nie dostrzegamy tego, że jeżeli ty to robisz, to nie dajesz też przestrzeni tego, żeby to druga strona również zaczęła wytwarzać sobie tego typu zachowanie. I znowu pamiętajcie, to nie chodzi o żadne obwinianie. Tylko często nawet chcąc dobrze, mając bardzo pozytywne intencje, że robisz coś takiego, właśnie tak jak wspomniała Justyna, tylko ubiorę to troszeczkę w inne słowa, nie patrzymy na konsekwencje swoich zachowań długofalowo. Zazwyczaj jak na coś patrzymy, to widzimy, ok, trzeba coś zrobić teraz, dlatego podejmuję taką inną decyzję, dlatego mam taki, a nie inny zestaw zachowań, dlatego działam w taki, a nie inny sposób, ponieważ to ma dostarczyć krótkofalowej jakiejś korzyści dla was. I dostarcza. Ale jeżeli popatrzysz długofalowo, to oprócz tego, że tu krótkofalowo jest korzyść, to długofalowo koszt w
tej relacji jest znacznie, to znacznie większy. Bo ty w tym momencie zaczynasz, wiesz, mówiąc metaforycznie, wchodzić bardziej w tą męską energetykę, wchodzić bardziej w te męskie spodnie i zaczynasz się w tym wszystkim zatracać. I teraz, jeżeli ty byś się w tym czuła jeszcze dobrze, to to już jest zupełnie co innego, ale bardzo często jest tak, że jeżeli jesteś w tym dobrych parę lat, to widzisz, że ty masz naprawdę tego wszystkiego na sobie ogromnie dużo. Tak jak wspomniałeś przed momentem właśnie, że ciągnie za sobą ten traktor. I to wiesz, w pewnym momencie to nie jest traktor, to jest traktor, ciągnik i tam jeszcze cała masa różnych innych rzeczy. I ty w pewnym momencie, a wiem, bo często pracujemy z kobietami, jeżeli zadasz takiej osobie pytanie, słuchaj, a jak ty w ogóle pielęgnujesz czas ze sobą, jak ty dbasz o siebie, co ty robisz w ogóle dla siebie? Tak. To dla wielu kobiet w tym momencie jest nagle taki szok. I to dosłownie szok, że właściwie ja o tym nie myślałam od x lat. Tak. Więc jeżeli ktoś pędzi w ten sposób i oczywiście pędzi, ponieważ żyjemy w takim, a nie innym świecie, warunki są jakie są, człowiek jeżeli się zacznie zachowywać w ten sposób, to będzie się zachowywał jeszcze bardziej, bo krótkofalowo dostrzega pewne korzyści, ale właśnie dostrzega tego, że długofalowo kosztem tego jest coraz większy stres, coraz większe obciążenie i przede wszystkim to, że nie dostrzegamy tego, że druga strona przy nas nie ma tej przestrzeni do tego, żeby pewne cechy w sobie wytwarzać. I oczywiście, że można by powiedzieć, ale czemu ten facet tego nie powie? No tak samo dlatego, że czasami ty nie powiesz o pewnych twoich niezaspokojonych potrzebach. Wiecie, przestańmy oddawać tą piłkę gdzieś tam ciągle na zewnątrz, tylko złapmy ją i zobaczmy, co my z nią możemy zrobić w sobie. To, co ty powiedziałaś o tej krótkoterminowości, to ja od razu mam z tyłu głowy to, co się pojawia absolutnie często w relacjach, czyli to nasze sławne, a jakoś to będzie. O, tak. A jakoś to dociągnę, a tej relacji to się nigdy nikt nie uczył. Oj dobra, nie zwracajmy na to uwagi, bo to jest właśnie to, co ty powiedziałeś. Czyli dobra, poniedziałek, obyśmy tylko dotrwali do wtorku, a we wtorek do środy i wiecie, jakoś to się toczy i my się z wami zgadzamy. Jakoś to się toczy. Co prawda niby jedna literka dzieli to od jakości, no ale jakoś to się toczy. Tylko wiecie, problem jest taki, że potem my jesteśmy na przykład na takich konsultacjach albo sesjach, a mamy ich dużo i nagle ktoś przychodzi do nas i mówi, wiesz, bo jakoś się to toczyło, właśnie dostałem papiery rozwodowe. No, jakoś się to toczyło. Wiesz, jakoś się to toczyło, ale teraz nie wiemy, jak podzielić opiekę nad dziećmi. Wiesz, jakoś się to toczyło, ale właśnie zerwał ze mną zaręczyny. Wiesz, jakoś się to toczyło, ale właśnie się dowiedziałam, że zdradza mnie od kilku miesięcy. I to jakoś to będzie wam się toczyć i my wam to gwarantujemy. To się jakoś będzie toczyć. Tylko pytanie, wiecie, do którego momentu wy to chcecie dotoczyć i jak to ma wyglądać? Czy rzeczywiście to jest ten świat relacji, który wy chcecie widzieć za kilka lat? Bo rzeczywiście krótkoterminowo to może być przyjemne. To jest jak z byciem na diecie i wiecie, a zjem sobie czekoladkę. Dobra, tam jedna czekoladka. No, jak będziesz jadł jedną czekoladkę przez 20 lat, to za 20 lat zobaczysz efekty jedzenia tych jednych czekoladek. Dokładnie. To powiedziawszy, chyba czas na przerywnik. Punkt drugi, powód, dla którego panowie bardzo często wchodzą w takie zachowania, których nie do końca możecie zrozumieć, kiedy nie angażują się emocjonalnie, są zdystansowani i czasem nawet za taką lekką blokadą, to jest bardzo prozaiczne, moje drogie, zaspokajanie swoich potrzeb. My z natury jesteśmy skonstruowani lekko inaczej, ale czasem mam wrażenie, że może nawet logicznie o tym wiemy, chociaż podobno niektórzy dalej nie wiedzą, że jesteśmy lekko inaczej skonstruowani. Może lekko logicznie o tym wiemy, ale ja ciągle czuję, że my bardzo nieświadomie próbujemy my jako kobiety czytać męski świat swoimi kobiecymi filtrami. Oj tak. I mamy jakieś swoje wyobrażenia, mamy swoje potrzeby, które są dla nas basicowe, takie bazowe. I ja bardzo często właśnie na konsultacjach słyszę, no ale jak to? Przecież jak ja robię tak, to on nie może zrobić tak samo. No ale jak to? Przecież jak ja tego potrzebuję, no to oczekuję, że on też potrzebuje tego samego. No ale jak to? Ale ja mam tak, to on ma inaczej? I wiecie, to jest ciągłe odzieranie się z takich stereotypów patrzenia na drugą osobę i jak na wyjątkową osobę, nieważne jakie jest płci tak naprawdę, ale na osobę, która ma inne filtry patrzenia na świat, inne potrzeby, inne definicje tych potrzeb, inne metody zaspokajania tych potrzeb, inne połączenia, inne wzorce, inną definicję przestrzeni, inną definicję bliskości, inną definicję tego, czym jest czułość, miłość, seks. I nagle się okazuje, że wiecie, przychodzi do nas do relacji jakaś druga osoba, która jest inną jednostką w samym swoim założeniu, a my mamy swoje te okulariki, filtry, wiecie, tak jakbyśmy zakładali sobie na oczy i patrzymy na nią tym, co jest w nas. Tylko problem jest taki, że w relacjach niestety to tak nie funkcjonuje, to tak nie działa, dlatego że ta druga strona jest inna i od tego też nam są potrzebne umiejętności i modele komunikacyjne, żeby zrozumieć i dowiedzieć się, okej, ja mam tak,
tak jest w moim świecie, sprawdzę, jak jest w świecie mojego partnera. Bo często no, właśnie to męskie odsuwanie się, dystansowanie, to jest nic innego, jak zaspokajanie potrzeb, które są po prostu dla niego ważne, a które czasem dla nas, kobiet, są po prostu niezrozumiałe i dziwne, dlatego że my tak nie mamy. Jak chcesz sobie naprawdę ułatwić życie, naprawdę, bardzo ułatwić, co na początku może być kwestią wymagającą pewnej zmiany postrzegania. Natomiast jeżeli chcesz sobie naprawdę ułatwić to życie, to pamiętaj, że każdy człowiek, jak robi jakiekolwiek zachowanie, on w jakiś sposób zaspokaja jakieś ze swoich potrzeb. On może nie być świadom, tak samo jak ty często nie jesteś świadoma tego, jakie potrzeby w tym momencie w tobie są, jakie nie są zaspokojone. Natomiast każde nasze zachowanie to jest często jedna z najlepszych strategii, do jakich mamy dostęp, żeby dane potrzeby zaspokoić. To wcale nie znaczy, że to jest dobre z perspektywy, wiecie, jak popatrzymy na to z perspektywy obserwatora, ale bardzo często my nie wiemy, jak te potrzeby zaspokajać. Dlatego, że my nawet nie zwracamy uwagi na te potrzeby. Ja nie mówię o nas, mężczyznach, ale generalnie jako ludziach. My często nie patrzymy na te potrzeby. I drugą rzeczą, o której właśnie też pięknie tutaj powiedziałaś, ale to powiem z troszeczkę innej strony. To, że ty zaspokajasz pewne potrzeby w taki sposób, to w ogóle nie musi oznaczać i bardzo często kompletnie, ale to kompletnie nie oznacza, że on będzie zaspokajał takie potrzeby, jak na przykład poczucie bezpieczeństwa czy cokolwiek innego, w taki sam sposób, jak ty je zaspokajasz u siebie. Wręcz to często dzieje się zupełnie inaczej. My jako ludzie, jako gatunek generalnie, wszyscy z nas mają te same potrzeby, jednak te potrzeby będą zależne od tego, w jakim jesteśmy w momencie swojego życia. To się dokładnie dzieje w tej jednej konkretnej sytuacji w danym środowisku, przy tej jednej konkretnej osobie, więc mamy trzy już inne różne czynniki tutaj. I teraz najważniejsze to, czym się różnimy, to sposób zaspokojenia tych potrzeb. To jest często kolosalna różnica. Wiesz, ktoś może na przykład czuje się wysłuchany wtedy, gdy druga strona fizycznie jest obok niego i nawet jeżeli robi coś innego, ale ten człowiek mówi o tym, to ten człowiek może się czuć wysłuchany. Może dla ciebie to, co powiedziałem teraz, jest taki tu nagle absurd. To tak można? Tak, niektórzy tak mają. Dla kogoś innego może być jednak o tyle ważna ta potrzeba i sposób zaspokajania będzie zupełnie inny, że potrzebuje, żeby ten człowiek był kompletnie offline. Żeby nie robił nic innego, tylko żeby naprawdę słuchał, patrzył, był w 100% skoncentrowany na drugim człowieku, bo wtedy ta potrzeba jest zaspokojona. My się różnimy tym sposobem. Czasem to będzie, wiesz, delikatna różnica, a czasem kolosalna. Każdy z nas je zaspokaja, tylko że naprawdę, jak my byśmy zaczęli mówić o tych potrzebach i o różnicach ich zaspokajania, Boże, jak byśmy mieli wtedy łatwiej. Naprawdę. W kontekście tych zachowań, które poruszaliśmy, oczywiście generalizując, bo to chcemy Wam zrobić taką mini mikrościągawkę, ale nie zawężajcie się tylko do tej mini mikrościągawki, to jest jakby takie ułatwienie dla Was. Zawsze można sobie zobaczyć na takie trzy potrzeby bazowe mężczyzn, przez które oni czasem lubią się oddalać. To jest potrzeba szacunku, spokoju i czasem przestrzeni, którą można by nazwać autonomią. I to, co ja powiedziałam chwilę wcześniej, wiecie, my w relacjach mamy różne definicje bliskości w parze, tak? Dla niektórych spotkania raz w tygodniu to jest wystarczająco, naprawdę są takie osoby, dla niektórych mieszkanie osobno to jest wystarczająco i proszę bardzo, żyjcie sobie jak chcecie, a niektórzy potrzebują spędzać ze sobą kilka godzin codziennie, żeby czuć, że to jest relacja. Pamiętajcie, że różni ludzie mają różne definicje tej bliskości, tego połączenia w relacji, w związku. Generalizując, znowu podkreślę to słowo, można założyć, że u mężczyzn ta potrzeba autonomii statystycznie może być lekko wyższa, czy ta potrzeba szacunku, czy spokoju. Po prostu my jako kobiety bardziej czujemy, potrzebujemy czuć jakby połączenie, scalenie, czasem taką bliskość, głębię. Ale to, co się jakby dzieje w męskim świecie, jeżeli te potrzeby nie są zaspokojone, to partner znajdzie przestrzeń na jej zaspokojenie i właśnie znajdzie sobie przestrzeń, która będzie samotna. I co bardzo ważne, moje drogie kobiety, to bardzo często nie jest wymierzone w ciebie. To nie dlatego, że ty coś zrobiłaś. Może rzeczywiście on potrzebuje się czasem mocno zdystansować. Te sytuacje są bardzo różne, ale czasem po prostu jego potrzeba przebywania nawet samemu może być w wyższej skali niż twoja potrzeba. To jest dokładnie to, o czym powiedział Paweł. I to też jest okej. Okay. W sensie ta druga strona ma prawo tak mieć. Tak, i to jest właśnie, to, wiecie, to z jednej strony można powiedzieć łatwo brzmi, ale w momencie, kiedy, wiecie, jesteśmy w takim życiu, w takim dniu codziennym i która z naszych potrzeb jest niezaspokojona, właśnie twoja, moja droga, na przykład potrzeba bycia zauważoną, potrzeba bycia wysłuchaną i czułości, bliskości, intymności. Ten zbiór potrzeb. I jeżeli to jest niezaspokojone, to oczywiście, że ty raczej nie patrzysz na to wtedy, okej, okay, on teraz zaspokaja jakąś swoją potrzebę, okej, okay, jemu prawdopodobnie chodzi o to i o to. I dlatego jest tak dużo konfliktów także w ogóle generalnie między ludźmi, dlatego w temacie potrzeb jest tak wiele niezrozumienia, bo ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli byśmy ten fragment na przykład wstawili na YouTube, i dam sobie lewą rękę uciąć,
Nawet jeżeli ten fragment... Szkoda by było. To prawda, lubię ją dosyć. Pomogła mi wjeżdżać czołgiem. Natomiast chodzi mi o to. Ten czołg będzie chodził za nami. Będziesz jeździł na gąsienicę. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli nawet byśmy ten fragment wstawili na YouTube, nawet ten, o którym powiedziałem teraz, i nawet ten fragment delikatnie z czołgiem i lewą ręką, i jeżeli byśmy to wstawili na YouTube, to ja jestem pewny, że właśnie niektóre osoby mówiły, no tak, to ja mam jeszcze temu tutaj księciuniu patrzeć na jego potrzeby, kiedy on ma mnie kompletnie w dupie i nie zwraca uwagi na to, o czym ja mu mówię od kilku miesięcy. No i to jest właśnie to, że w pierwszej kolejności oczywiście warto jest zwrócić uwagę na swoje potrzeby, które z nich są niezaspokojone. I wiesz, możesz mnie za to nie polubić, bo to jest właśnie ta część, którą mogę nazwać czołgiem w sobie. Ale co ty ostatnio zrobiłaś, żeby te potrzeby zaspokoić? Bardzo często niestety odpowiedzią na to pytanie jest to, że ja czekałam, aż on się domyśli. Ja czekałam, aż on zacznie je realizować. I słuchajcie, to samo dzieje się w drugą stronę. Mężczyźni też bardzo często uważają, że okej, ta potrzeba na przykład szacunku, ta potrzeba akceptacji, często także bliskości, także autonomii, że ona będzie wiedzieć, ona zrozumie. Przecież no już się zna x lat, ona będzie wiedzieć dokładnie, o co w tym chodzi. No nie! Jeżeli my naprawdę ze sobą odpowiednio nie porozmawiamy, odpowiednio, czyli zadbamy o odpowiednią przestrzeń, zadbamy o odpowiednią atmosferę, swój stan emocjonalny, stan emocjonalny drugiej strony i przeznaczymy na to odpowiednią energię, to dopiero wtedy możemy zrozumieć, o jakie potrzeby nam chodzi, jaka jest różnica w ogóle w tym, jak my je zaspokajamy, wiesz. Dla ciebie słowo autonomia może oznaczać coś zupełnie innego niż dla Justyny, coś zupełnie innego jak dla mnie, albo coś zupełnie innego niż dla twojej drugiej strony. To jest masa różnych różnic, tylko właśnie my często uważamy, że gdzieś tam nieświadomie robimy wielką generalizację, że to, co ja uważam na ten temat i to, że ja mam taką definicję, to wszyscy inni mają. Nie mają. Nie mają. Nie mają. Ale to, o czym ty powiedziałeś, czy nie mają? Nie mają. Jeszcze raz? Nie przesadzajmy. Tak. To nie mają. Tak? Ja po prostu może poczekam te 5-6 sekund. I wiecie, co będzie? Ja teraz zacznę mówić, a Paweł Rawski zaraz powie, nie mają. To już by nie było zabawne teraz. No to zaraz. Powiem, poczekajcie. Trzy minuty później. To, o czym ty powiedziałeś, bardzo ważna rzecz, tak zwany mechanizm błędnego koła. Tak. Że my czasem mówimy w parze, no ja nie będę zaspokajać jego potrzeb, bo on nie zaspokaja moich. I druga strona mówi, no ja nie będę zaspokajać jego potrzeb, bo on nie zaspokaja moich. I ja mam czasem takie wrażenie, wybaczcie tę metaforę. Pamiętacie, jak byliśmy w przedszkolu i wsadzali nas do kąta? Wiecie, o co chodzi? I ja mam czasem wrażenie, że ci ludzie w parach, jak tak ze sobą mówią, to właśnie stoją sobie w oddzielnych kątach pleckami. Ja nie zrobię. No to ja też nie zrobię. I wiecie, ja też jestem w stanie to zrozumieć, absolutnie, jak twoje potrzeby są niezaspokojone, jesteś sfrustrowany, przemęczony, masz dom na głowie i mnóstwo rzeczy, które rzeczywiście są tym, wiecie, traktorem, które my ciągniemy, to ja też rozumiem, nie masz czasem na to siły. I okej, jakby naprawdę macie tutaj naszą empatię i uważność. Tylko kwestia jest taka, że jak któreś z was nie podejmie decyzji, że odwraca się tymi plecami w tym kącie, to sobie tak postoicie. W mechanizmie błędnego koła chodzi o to, że ktoś musi podjąć decyzję, dobra, wychodzę z inicjatywą. To ja wyciągam rękę. Wyciągam rękę, a nie obarczam winą drugą stronę. Bo to drugie jest łatwo zrobić. I zacząć, wiecie, wytykać palcami czyjeś błędy i tak dalej. Zawsze łatwiej jest nam zobaczyć czyjeś błędy, prawda? No bo jednak je dostrzegamy. Bo wiecie, czysto fizycznie łatwiej nam jest to zobaczyć. Trudniej jest nam przeanalizować to, co się dzieje w nas samych. Ale właśnie tutaj to jest szalenie ważne, to wyciągnięcie ręki, naprawdę jest często wymagające i oczywiście, że tak, moje drogie, tym bardziej jak pewne z twoich potrzeb są niezaspokojone. To jest kwestia, która wymaga pewnej praktyki, ale w momencie, kiedy zaczynamy o tych potrzebach rozmawiać, o różnicach, w jaki sposób je zaspokajamy, o tym, jak definiujemy w ogóle, czym dla ciebie jest dana potrzeba, czym dla ciebie, swoją drogą, to jest naprawdę świetny temat do rozmowy generalnie z ludźmi, nie tylko w parze. Ale generalnie z ludźmi. Słuchajcie, no dajmy na to, ostatni rok był bardzo specyficznym czasem i hasło na przykład potrzeba bliskości. W jaki sposób o nią wtedy dbałeś, w jaki sposób o nią wtedy dbałeś. To jest świetny temat do tego, żeby patrzeć, jak różni ludzie, jak bardzo nagle potrafimy często wejść w taki poziom bardzo kreatywny i zobaczyć pomysły, na które my byśmy w ogóle nie wpadli. To bardzo często poszerza nasz punkt widzenia. Bardzo mocno polecam takie dyskusje. Wiecie, i jeszcze tak nawiązując do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, jednym ze wskaźników szczęśliwych i długotrwałych związków jest jakość wychodzenia z sytuacji konfliktowych. Jeżeli, bo to jest tak,
wszyscy w parach będziemy się kłócić, czy tam nazywajmy to jak chcecie, będą spięcia, będą zgrzyty, to nigdy nie będzie takie smooth, że chodzimy sobie za rączkę i w ogóle, wiecie, kwiatki, tam laurki i różowe chmurki i w ogóle jakby smagamy się. Wszyscy z nas mamy te sytuacje spięcia, mamy sytuacje konfliktowe. Raz na jakiś czołg tam mi się pojawia. Raz na jakiś czołg tego konia musimy. I jakby to jest... Patrz, ja nie mogę normalnie prowadzić live'a, no ten Pawełek to po prostu... Trzeba dbać o emocje, ja przeczytałem w jakiejś książce, że trzeba dbać o kobiece? Emocje. Tak, i dlatego ha. Tak. Tak, więc jakby to jest sytuacja standardowa i niestety Was zapewniamy, że w każdych bliższych relacjach będą jakieś spięcia, jakieś zgrzyty, nie da się tego jakby, nie da się tego ominąć, o może tak, to nie będzie nigdy takie cukierkowe. Natomiast to, co różni rzeczywiście te jakościowe związki, które są ze sobą na głębszym poziomie, są bardziej scalone, to jest umiejętność wychodzenia z tych sytuacji konfliktowych. Czy rzeczywiście odwracamy się na siebie napięcie, obrażamy, czy pozwalamy tym, wiecie, mechanizmom, których w psychologii jest od wypęku, przejąć nad nami kontrolę, albo właśnie emocjom, przejąć nad nami kontrolę od wypęku, bo my też to rozumiemy, w sensie na tym poziomie logiczno-racjonalnym jesteśmy w stanie zrozumieć, czy jednak wybieramy trochę inną drogę, okej, patrzę długoterminowo i jednak korzystam z tych modeli, narzędzi do rozumienia siebie, do pobudzania autoświadomości, ale też do wychodzenia konfliktu z drugą stroną, bo jednak to długoterminowo będzie miało wpływ na to, jak bardzo wy jesteście ze sobą scaleni, połączeni i czy ten wasz związek wytrwa i przetrwa, czy dołączycie do grona wspaniałych i cudownych par, które się rozstają, zrywają zaręczyny albo rozwodzą, czego absolutnie nigdy w życiu nie będziemy nikomu życzyć, bo naprawdę życzymy Wam związków albo w ogóle relacji szczęśliwych i dojrzałych.